Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Jak zapewne się Państwo domyślacie, chciałbym przekazać kilka faktów dotyczących podziału środków z programu Polski Ład. W związku z tym przygotowałem same fakty po to, żeby mieszkańcy Nowego Sącza mogli ocenić całą sytuację. Przede wszystkim chciałbym się odnieść do słów członka rządu, wiceszefa MSWiA, pana Pawła Szefernakera, przewodniczącego Komisji do Spraw Wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład. Wypowiedział się 25 października 2021 roku. Przyjęliśmy zasadę proporcjonalności. Wartości zadań inwestycyjnych jest proporcjonalna do wielkości samorządu. Gminy do 20 tysięcy mieszkańców to są inwestycje paromilionowe, maksymalnie kilkanaście milionów złotych. Gminy, które są stolicami powiatów, to są większe inwestycje. Następnie w przypadku powiatów to inwestycje od paru milionów złotych do 18 milionów złotych. Oczywiście zasada bardzo słuszna. Również pojawiła się wypowiedź druga jeszcze. W Nidzicy założyliśmy, żeby mogły samorządy możliwie wszystkie otrzymać te środki, to trzeba założyć proporcjonalność. Dlatego wartości tych zadań inwestycyjnych są proporcjonalne do wielkości samorządów. Oczywiście Państwu po konferencji prasowej prześlemy linki źródłowe także do tych wypowiedzi. Co się później stało, też myślę, że warto prześledzić, bo to oczywiście ciekawe wydarzenia. Ale zanim do tego dojdę, to chyba trzeba też powiedzieć wyraźnie mieszkańcom Nowego Sącza, Sądecczyzny i całej Polski, skąd się biorą pieniądze w tak zwanym programie Polski Ład. To oczywiście nie są środki unijne, to nie są środki, które spadają z nieba, to nie są środki nawet budżetowe, to jest pożyczka, to jest zadłużenie. Rząd polski zadłuża się w banku, który emituje obligacje z tego tytułu i trzeba podkreślić wyraźnie, że wszystkie te środki muszą być spłacone przez wszystkich mieszkańców Polski, w tym także również mieszkańców oczywiście Nowego Sącza. Co się działo później, to już pewnie Państwo obserwowaliście. Każdy z samorządów otrzymywał jakieś środki, ale oczywiście byli, jak to u Orwella, równi i równiejsi. Zgodnie z oczekiwaniami spodziewaliśmy się pieniędzy na poziomie kilkudziesięciu milionów, może 30. Niektórzy mieli także nadzieję, że zostanie sfinansowana budowa w ulicy Wschodniej, mostu na ulicy Kamiennej, który jest tak potrzebny, żeby się dostać do Nowego Sącza od strony Kamionki Wielkiej. I te wnioski oczywiście wszystkie złożyliśmy, ja je za chwileczkę pokażę. I co ciekawe, na oficjalnym profilu pani poseł Prawa i Sprawiedliwości pojawia się informacja. Jeszcze wisiała wczoraj, wisiała oczywiście od poniedziałku. Miasto Nowy Sącz otrzymało wsparcie w kwocie 27 milionów złotych. To jest zrzut oczywiście z tego profilu. Też możemy Państwu to udostępnić. Czyli mamy prawo podejrzewać, że jeszcze w sobotę, jeszcze w niedzielę Nowy Sącz był na liście z kwotą 27 milionów złotych. Jakie wnioski zostały złożone? Przede wszystkim był to duży wniosek, który nam ten program umożliwiał. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Nowym Sączu. To była właśnie obwodnica wschodnia oraz jako kontynuacja tej obwodnicy most na ulicy Kamiennej, który jest tak potrzebny, tak wyczekiwany, obiecany już parokrotnie przez władze rządowe, że środki się na ten most muszą pojawić. No niestety projekt ten został odrzucony. Mam nadzieję, że do mieszkańców nie tylko Nowego Sącza, ale również gminy Nawojowa, gminy Chełmiec oraz gminy Kamionka Wielka, a także gminy Grybów dotrze ta informacja. Nie mamy w tej chwili oczywiście tych środków. Modernizacja budynku ratusza to też oczywiście to, co się wydaje wpisywać w politykę historyczną rządu. To, na co sądeczanie oczekują od wielu, wielu lat. Wiemy, jak wygląda elewacja, wiemy, jak wyglądają fundamenty, dach tego pięknego, historycznego budynku. Chcieliśmy i chcemy go wyremontować.
Tutaj jest zdjęcie, które tak naprawdę my już przechodzimy troszeczkę obok tej elewacji, nie patrząc na nią, ale tak naprawdę ten budynek jest piękny z daleka, z bliska widzimy, w jakim on jest stanie. No niestety tutaj polityka historyczna zawiodła. I przyjęty projekt, który przygotowaliśmy dla sądeckich sportowców, dla sądeckich dzieci, dla młodzieży, to jest budowa boiska ze sztuczną murawą na Zawadzie. Ja ponad rok temu zleciłem kompleksowy projekt, koncepcję właściwie rewitalizacji tych terenów boiskowych na Zawadzie. Myślę, że wkrótce, w przyszłym roku rozpocznie się rewitalizacja tego terenu, ponieważ jest to piękne miejsce, które służyło pokoleniom Nowosądeczan i mam nadzieję, że również ten projekt wpisze się oczywiście w tą rewitalizację. To jest oczywiście ważny projekt, ale niewspółmierny kwotowo do tego, jakim miastem dużym jest Nowy Sącz i myślę, że to jest właśnie fragment tej koncepcji, którą zleciłem ponad rok temu. Zamierzamy tam wybudować kompleks, rewitalizować go, kompleks sportowy dla mieszkańców Nowego Sącza. I tutaj widać wyraźnie, bo też Państwu przygotowałem takie zestawienie na tle innych gmin powiatu nowosądeckiego. Oczywiście odnosząc się do pana ministra Szefernakera, Nowy Sącz dostał 53 zł 85 groszy na mieszkańca, natomiast nie pojawia się już nigdzie dwucyfrowa liczba. Proszę zwrócić uwagę, są nawet gminy, które przekroczyły 2000 zł, 1000 zł na osobę. I tutaj rzeczywiście te zasady, o których mówił pan minister Szefernaker, są drastycznie zaburzone. Również na tle innych miast, żeby też nie oderwać się całkowicie od tego, że nie jesteśmy gminą, tylko żeby też pokazać, że miasta również całkowicie inaczej uzyskały te środki, no to widać, że prawie bliski jest nam, gmina Wieliczka jest nam prawie bliska, natomiast pozostałe miasta to są kwoty dużo, dużo wyższe. Szanowni Państwo, tutaj się same te fakty komentują, prawda? Widać, że tutaj nie było tej proporcjonalności zachowanej i oczywiście Nowy Sącz sobie z tymi wszystkimi inwestycjami, które w głowie, w planach ma prezydent miasta i mieszkańcy Nowego Sącza poradzi. Natomiast myślę, że warto po prostu w suche fakty przekazać, bo one się komentują same. Nowy Sącz po prostu został, a właściwie mieszkańcy Nowego Sącza zostali ukarani za prezydenta Handzla, za niepokorność pana radnego Krzysztofa Głuca, za odwagę większości radnych, którzy chcieli powiększyć frustrację pewnych polityków, składając wniosek o zmianę prezydium Rady Miasta Nowego Sącza. Tylko szkoda, że karani są tak naprawdę mieszkańcy Nowego Sącza. Mieszkańcy, którzy są bardzo dumni, którzy zawsze mówią tak jak jest i myślę, że takie działania nie przełożą się pozytywnie na wybory parlamentarne i myślę, że dobrze też, żeby te słowa dotarły do pana premiera Morawieckiego, do pana premiera Kaczyńskiego, bo ja żadnej partii źle nie życzę. Ja chcę tylko, żeby nowosądeczanie dostawali to, co się im słusznie należy, a nie 53 zł. Szanowni Państwo, widać tutaj ewidentnie ręczne sterowanie. Oczywiście wszyscy zwracają mi uwagę, że prawdopodobnie to sterowanie osób, których imienia się nie wymienia w Nowym Sączu, porównując to oczywiście do słynnej książki Harry'ego Pottera. Jeżeli takie rzeczy się dzieją, to wiedzmy, że coś się dzieje. Także myślę, że mieszkańcy ocenią to wyraźnie i jasno. Pytanie, co dalej? Oczywiście mamy drugą pulę wniosków już, będziemy się do niej przygotowywać, będziemy składać 9 listopada, ale także wystąpimy do pana premiera, wystąpimy do Najwyższej Izby Kontroli, żeby Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę procesu przyznawania tych środków. Myślę, że warto, żeby ktoś się pojawił, zapytał, a dlaczego właśnie Nowy Sącz otrzymał taką pulę środków i z czego się to wzięło. Czy remont ratusza jest niepotrzebny? Czy most na ulicy Kamiennej w kierunku Kamionki Wielkiej jest niepotrzebny? Czy inne miejscowości bardziej potrzebują takich inwestycji,
To oczywiście pozostawiam bez odpowiedzi, bo mieszkańcy, tak powiedziałem, Nowego Sącza to osoby, które potrafią to ocenić. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania w tym zakresie? Panie Prezydencie, kiedy ten most na Kamiennej został dołączony do tego projektu? Bo pamiętamy prezentację tej obwodnicy i ona miała być na przedłużenie tam, jak się kończy pierwszej brygady rowerowej, prawda? Tak, ale dlatego nazwaliśmy to kompleksowe rozwiązanie tej wschodniej części komunikacyjnej miasta Nowego Sącza. W naszym wniosku, który żeśmy złożyli, był również most na ulicy Kamiennej. To jestem o tym przekonany w 100%. W ramach całych kompleksowych działań związanych z komunikacją w wschodniej części Nowego Sącza. To nie jest tak, Panie Prezydencie, że to zadanie akurat na 170 milionów złotych jest za duże, bo pojawiały się w przestrzeni publicznej takie właśnie argumenty, że jeżeli by każda gmina, każdy samorząd w Polsce składał tak wielomilionowe wnioski, to ten Polski Ład musiałby być 10 razy wyższy. Ja powiem tak, no takie były warunki wymyślone przez rząd, nie przez samorządy i ten wniosek był zgodny z zasadami tego projektu. No jeżeli a priori było takie założenie, że takie projekty nie wchodzą, no to w takim razie byśmy takiego wniosku nie składali. Także to nastąpiło dopiero taka interpretacja po tym temacie. Czyli jest jakaś ścieżka odwoławcza od tej decyzji? No jest tutaj śmieszna sytuacja, bo zadzwoniliśmy oczywiście do Banku Gospodarstwa Krajowego, wprowadzając duże zamieszanie wśród pracowników przerażonych naszym pytaniem. Dostaliśmy informację, że ścieżki odwoławczej nie ma. Dlatego na pewno wystąpię do pana premiera, na pewno wystąpię do Najwyższej Izby Kontroli, żeby skontrolować cały proces. Czyli w sobotę według pana ten wniosek na 27 milionów złotych był przyjęty, bo dowodzi tego PiS jednej z posłanek, czy to być może pomyłka po prostu zaszła, a te 4,5 miliona złotych po prostu było przyznane? No bardzo, bardzo trudno chyba o taką pomyłkę, bo 4,5, a 27 milionów to jest całkiem inna i liczba, całkiem i jeszcze dodatkowo zbieżna z tym, o co występowaliśmy. Także myślę, że tutaj po prostu zadziałała ta niewidzialna ręka tej osoby, której, tak jak powiedziałem, cytując za Harry Potterem, nie powinno się tego imienia wymawiać w Nowym Sączu. Czyli pozostaje składać się do drugiej edycji, tak? Do drugiego naboru? Oczywiście, będziemy dalej aktywni, będziemy dalej składać wnioski i tak jak powiedziałem, to nie jest jakimś trybie rozpaczliwym, bo Nowy Sącz sobie radzi z inwestycjami i tak jak widać na ulicach naszego miasta, wszystkie te inwestycje są mocno rozpędzone, są w toku. Dzisiaj odwiedziłem budowę tężni solankowej. Jestem przekonany, że w tym roku ta inwestycja zostanie zakończona i oddana do eksploatacji. Także my sobie poradzimy, tylko chcę, żeby mieszkańcy miasta Nowego Sącza otrzymywali rzetelną informację, co się stało. Nie chcę po prostu słyszeć o takiej sytuacji, że nie składaliśmy wniosku, nie jesteśmy aktywni. Po prostu mieszkańcy Nowego Sącza zostali i Nowy Sącz zostaliśmy ukarani, tak powiedziałem. Czy to za prezydenta, czy być może za postawę pana radnego Krzysztofa Guca, czy być może za większość radnych Rady Miasta Nowego Sącza, za ten wniosek o odwołanie prezydium Rady Miasta. Ale to są pana przypuszczenia, nie stwierdzenia. Oczywiście, że tak. Natomiast widać gołym okiem na podstawie matematycznych obliczeń, że to nie są przypadkowe działania. Tym bardziej wpisuje się w to informacja od pani poseł, za którą bardzo serdecznie bym podziękował, gdyby była prawdziwa oczywiście. Sądzi pan, że któryś z parlamentarzystów z tego regionu wnioskował po to, żeby Nowy Sącz otrzymał mniej? Wiele osób mi takie rozwiązanie sugeruje i wcale bym się nie zdziwił. Proszę sobie wyobrazić, jak łatwo się zabiera. Podejrzewam, że większość parlamentarzystów lobbowało ze swoimi gminami, miastami, natomiast pewnie mało osób było takich, które dzwonią i mówią, nie dajcie, prawda? Bo to wtedy dużo łatwiej wykonać. Czy ponownie te same wnioski będą złożone? Analizujemy to w tej chwili. Ta informacja o nowym terminie pojawia się dopiero dzisiaj, więc też jeszcze musimy się zapoznać, czy też będzie taki sam schemat składanych wniosków, czyli te pułapy kwotowe. No bo to też zależy od tego, jaki wniosek złożymy.
ale ta informacja pojawi się wkrótce. Zresztą już Państwa zapraszam na konferencję prasową w przyszłym tygodniu. Nie ukrywam, że mamy końcówkę października. Tak jak powiedziałem, mamy bardzo dużo rozpędzonych projektów inwestycyjnych i chciałbym się skupić na takiej informacji kompleksowej na temat tematów związanych z drogami, z chodnikami, z oświetleniem, bo myślę, że takim w jednej pigułce chciałbym przedstawić to, co się jeszcze będzie działo do końca roku i ewentualnie na początku przyszłego. Tutaj oczywiście w tego typu pracach dużym elementem jest wpływającym na sytuację jest oczywiście pogoda, no bo nie wiemy, kiedy spadnie pierwszy śnieg, kiedy to mogą być niektóre rzeczy zakończone, a niektóre rzeczy może trzeba będzie rzeczywiście przesunąć na wiosnę. A jaki był główny pułap finansowy dla miast na prawach powiatu, jeśli chodzi o inwestycje? No tak jak powiedziałem, to było nawet kilkadziesiąt milionów, na przykładzie Limanowej to było 30 milionów, tak? Przemyśl 35 milionów, także widać, że tutaj te kwoty są całkowicie inne. Ja bym na myśli, czy były jakieś wartość inwestycji, która, jeżeli przekroczymy tą wartość, to z góry jest to wskazane na porażkę? Nie. Były trzy progi. Pierwszy próg to były inwestycje, które mogły być bez żadnego limitu, czyli właśnie takie ambitne inwestycje jak most na ulicy Kamiennej plus obwodnica wschodnia i taki wniosek złożyliśmy. Drugi próg to było 30 milionów i tutaj uznaliśmy, że warto się pochylić nad tematem sądeckiego ratusza i trzeci próg do 5 milionów złotych. Takie trzy progi. Ja jeszcze korzystając z obecności sekretarza miasta, pana Piotra Lachowicza, za chwileczkę rozpocznie się kolejna część sesji Rady Miasta, to myślę, że część od Państwa będzie zainteresowana też informacją na temat, którą przygotował pan sekretarz na temat możliwości głosowania na tej sesji. Bardzo proszę. Dziękujemy, panie prezydencie. Ja nie pokuszę się, nie byłbym sobą, gdybym nie miał drobnego swojego komentarza, że proszę Państwa, żaden rząd, podkreślam, bez względu na partię polityczną, nie jest właścicielem pieniędzy. Właścicielem pieniędzy jesteśmy my jako podatnicy, czyli państwo. Na pytanie pana redaktora, no właśnie było bardzo słuszne, dlatego że jeżeli są pewne zasady gry, to trzeba je określić. Być może właśnie określić progi, określić dodatkowo pewne rzeczy, żeby było wiadomo, jak się gra w jakąś grę. To tak jakby w szachy grać bez żadnych reguł. I trzecia rzecz, bardzo istotna, o której chcę powiedzieć, to jest to, o czym powiedział pan prezydent. Dużo kontrowersji budzi sytuacja, jaka jest w tej chwili w Radzie Miasta, związana z niezwoływaniem przez panią przewodniczącą obrad sesji Rady Miasta w trybie tak zwanym tradycyjnym, czyli stacjonarnym. Proszę Państwa, artykuł 15 ZZX, tak zwanej ustawy, mówię w skrócie, bo nazwa jest długa, covidowej, wprowadził taką możliwość, że w związku z sytuacją pandemiczną rady gmin, miast na prawach powiatów i też miast mogą obradować w tak zwanym zdalnym trybie obradowania. Ta ustawa mówi, że są dwa zdalne tryby obradowania, a mianowicie może być to obradowanie w trybie korespondencyjnym, stosunkowo rzadkie, ale zwracam też uwagę, że właśnie ono czasami umożliwia przeprowadzenie tajnego głosowania względnie, tak jak się stosuje w 98% samorządu, z wykorzystaniem środków łączności. Tak też jak my, Państwo widzicie, stosujemy stosowny program dedykowany prowadzeniu takich obrad, podobnie jak na przykład województwo małopolskie, sejmik korzysta z tego samego programu. Nie mówię tutaj publicznie o nazwie, bo to nie jest miejsce na reklamy producenta. I proszę Państwa, w związku z sytuacją złożenia przez grupę radny wniosku o odwołanie przewodniczącej Rady Miasta, pojawił się pewien problem prawny, ponieważ zdaniem pani przewodniczącej nie da się przeprowadzić takiego głosowania podczas trybu zdalnego obrad. Natomiast my zasięgnęliśmy już w tamtym roku opinii pana wojewody, służb pana wojewody małopolskiego. Ja podkreślam, może jest to troszkę złośliwe z mojej strony, ale musimy też wiedzieć kontekst polityczny, że to jest przedstawiciel tej samej partii politycznej, która rządzi w tej chwili w kraju, desygnowany przez pana premiera. Czy artykuł 15 ZZX stanowi lex specialis w stosunku do ustawy o samorządzie gminnym? To znaczy, dlaczego lex specialis? To znaczy, że czy on wyłącza obowiązek głosowania tajnego w
przypadku, jeśli obrady sesji są prowadzone w trybie zdalnym. No i odpowiedź pana wojewody była zgodna z naszym oczekiwaniem, że to nie jest przepis lex specialis, czyli że zarówno jeśli jest wniosek o odwołanie członka tak zwanego, dawniej nazywano to prezydium, dzisiaj to pojęcie już nie funkcjonuje, to musi być to albo głosowanie na sesji stacjonarnej tajne, z zachowaniem urny, z zachowaniem wyboru komisji skrutacyjnej, opieczętowanych kart do głosowania. Względnie pan wojewoda w swojej odpowiedzi, którą mam tutaj na piśmie, więc jestem w stanie udostępnić, udzielił informacji, że proponuje takie rozbudowanie systemu do prowadzenia zdalnych obrad, zdalnego trybu obradowania, żeby on umożliwiał głosowanie tajne. Proszę państwa, już w tym roku na naszą prośbę w dniu 3 marca uzyskaliśmy stosowne pismo od producenta programu stwierdzające, że program posiada taką funkcjonalność, czyli jest możliwość pełnego głosowania przez radnych i zatarcia informacji, jak dany radny głosował, jest tylko zliczanie głosów za, przeciw lub wstrzymujących się. Względnie jeszcze, co jest istotne, również takiej informacji nie może pozyskać nikt z obsługi, w tym obsługi informatycznej, bo to jest bardzo istotne dla tajności głosowania. Pani przewodnicząca w czasie wypowiedzi na sesji podważyła wiarygodność takiego oświadczenia. Ja chcę też publicznie państwu powiedzieć, co możecie sprawdzić, że rząd polski nie wprowadził żadnych certyfikatów na takie systemy. To może się tylko odbyć poprzez oświadczenie producenta. No bo stwierdzenie, że takie oświadczenie dał producent danego programu, który jest zainteresowany, no to ja zadaję pytanie, to kto miał dać? Producent programu konkurencyjnego? Takie oświadczenie składa producent programu, który jest wykorzystywany w danym urzędzie. Podkreślam, certyfikatów rządowych na takie programy nie ma. Proszę państwa, w następstwie tego jednocześnie ja wystosowałem w dniu sesji 19 października stosowne pismo z informacją do pani przewodniczącej na ten temat, że program spełnia wszystkie wymogi przeprowadzenia głosowania tajnego, plus oświadczenie producenta. Jednocześnie w trakcie sesji przed drugim wnioskiem o zmianę porządku obrad przekazałem również dokładną tekst, kopię pisma pana wojewody. Ja chcę też podkreślić, że pani przewodnicząca naszym zdaniem wiedziała już na 7 miesięcy wcześniej, że program w razie potrzeby spełnia takie wymagania, ponieważ w dniu 23 marca tego roku na polecenie pana prezydenta wszyscy radni dostali e-mail z wiadomością i z oświadczeniem producenta programu, że spełnia takie wymagania, co też mam do dyspozycji państwa, w każdej chwili mogę udostępnić. No proszę państwa, zdaniem naszych radnych zostały złamane dwa przepisy. Przede wszystkim został złamany przepis o randze ustawowej, czyli artykuł 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że na wniosek radnego można przeprowadzić i powinno się przeprowadzić głosowanie w przypadku wniosku o zmianę porządku obrad. I ten wniosek wymaga uzgodnienia i poparcia bezwzględnej większości ustawowego składu rady, która u nas wynosi właśnie 12 radnych. Podkreślam, że to jest tylu radnych, ilu podpisało wniosek o odwołanie pani przewodniczącej. Podejrzewam, że w przeciwieństwie do poprzedniej sesji, która była parę miesięcy wcześniej, to było przyczyną niepoddania tego wniosku pod głosowanie, ponieważ ja pozwolę sobie też przypomnieć, że na wiele miesięcy wcześniej taki wniosek, taki projekt uchwały został poddany, włączony do programu sesji, niemniej jednak wtedy złożono wniosek o, że tak powiem, zmianę porządku obrad i wyłączenie tej uchwały, o ile dobrze pamiętam, z porządku obrad danej sesji. Wtedy można było głosować. To była troszkę inna sytuacja, co prawda, ale też podobna, a teraz nie można zmienić programu sesji. Właśnie pani przewodnicząca, mimo otrzymania tych wszystkich pism wiadomości, twierdzi, że głosowania tajnego w trybie zdalnym nie można przeprowadzić. Ja chcę też powiedzieć, że że takie zachowanie naruszyło też paragraf 39 ust. 2 statutu, który mówi, że wnioski formalne przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie po ewentualnym dopuszczeniu jednego głosu przeciwko wnioskowi, natomiast zgodnie z paragrafem 39 ust. 1 punkt 14 statutu wniosek formalny może dotyczyć między innymi właśnie zmiany porządku obrad. No i co jest jeszcze bardzo istotne, dlatego że pani przewodnicząca, pewnie państwo zadacie pytanie na początku sesji, pyta o zmianę porządku obrad, to paragraf 32 ust. 1a i 2 statutu wynika, że zmiana porządku obrad może również nastąpić w każdym momencie sesji. Czyli jeżeli ktoś, między innymi radny czy pan prezydent, wystąpi z taką propozycją, to po dopuszczeniu
głosu przeciwnego. Powinien przewodniczący taki wniosek poddać pod głosowanie. Tutaj niestety naszym zdaniem doszło do naruszenia nie tylko statutu, o czym radni mówią, ale również ustawy o samorządzie gminnym. Dziękuję uprzejmie. Czy w związku z tym planujecie jakieś wystąpienie do służb prawnych wojewody, do Naczelnego Sądu Administracyjnego? Panie redaktorze, no ja uważam, że przede wszystkim tutaj pan prezydent zawiadomi na ten, może pan prezydent, mogą mieszkańcy, może grupa radnych, że na pewno będzie skierowany wniosek, informacja, żeby pan wojewoda zwrócił uwagę na takie działania, ponieważ to nie ma znaczenia, w jakim samorządzie to się dzieje. Natomiast, proszę państwa, sytuacja wygląda tak, że zasłaniając się ustawą covidową, jeśli wszystkie samorządy będą tak działać, to w żadnym samorządzie do końca pandemii, a może i jeszcze to trwać przez wiele lat, nie dojdzie do zmiany przewodniczącego ani wiceprzewodniczącego rady, mimo że będzie taka wola większości radnych. No proszę państwa, ja to mówię z pozycji byłego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Nikt z nas do stołka się nie przyspawał.